Na Opolszczyźnie kilkanaście tysięcy hektarów dzierżawionej ziemi, która jest teraz w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, leży odłogiem. Ugory zarastają chwastami zamiast trafić do rolników. Tylko część ziemi uprawia kombinat rolny w Kieczu. Są takie sytuacje, bo jak zacząłem urzędować w lutym tego roku, to mieliśmy o przyjętej ziemi do zasobu od dzierżawców 14 tysięcy hektarów. Było to, myślę, niepotrzebne przyjęcie. Można było przedłużyć ten okres przyjęcia, na przykład o rok, i wtedy pomyśleć, jak to zrobić, żeby ta ziemia nie musiała leżeć odłogiem. Rolnicy skarżą się, że w ostatnich latach, zgodnie z umową, wyłączyli z użytkowania dzierżawione od KOWR grunty. Część z nich znalazła nowych dzierżawców, ale część, między innymi w powiecie krapkowickim i w powiecie namysłowskim, leży odłogiem. Minął okres dzierżawy, a Krajowy Ośrodek nie przedłużył nam umowy, także ten, powiedzmy, plantacje, tu jest około 70 parę hektarów, tu jest około 8 hektarów i jeszcze na dole nad Odrą też. No stoi u góry, po prostu KOWR nam nie przedłużył umowy, po prostu ja czego nie wiem. Pytanie zasadnicze, aby mamy zbyt dużo żywności taniej, że możemy sobie pozwolić na ugorowanie? Nie wiem. Zdaniem przedstawicieli gospodarstw towarowych jest sposób na zagospodarowanie tej ziemi, ale zabrakło konsekwencji, a może odwagi decydentom ziemi Skarbu Państwa. W 2016 roku ustawodawca przyjął ustawę, żeby wykorzystać potencjał produkcyjny dużych gospodarstw i stworzył zmianę ustawy i stworzył definicję ośrodków produkcji rolniczej. Chodzi o to, że ci, którzy nie wyłączyli 30% gruntów, mogliby startować do przetargu, ale przedstawić koncepcję zagospodarowania obiektów i do tego przydzielenia gruntów, żeby stworzyć taki ośrodek. U nas na województwie mogłyby powstać takie ośrodki, takich kilka ośrodków, między innymi na bazie Topfars na Głubczyce. Jeżeli Topfars miał 11 tysięcy hektarów, a pozostało 4700 i około 3200 bydła, system nawadniania i irygacji na 2000 hektarów, to prosi się, żeby tego nie niszczyć i żeby taki ośrodek stworzyć. Co ciekawe, obecnym władzom KOWR udało się w pierwszym półroczu przekazać rolnikom w dzierżawę ponad 2000 hektarów. To jest dwa razy więcej niż poprzednim władzom w ciągu roku. No jest to też wynikiem właśnie tych długich procedur przetargowych, bo skoro chcemy oddać tą ziemię w dzierżawę zgodnie z nazwijmy to dla tych, którzy potrzebują, ale nie w drodze licytacji, tylko w drodze właśnie przetargu ofertowego, gdzie są oceniane gospodarstwa, no to ta procedura dłużej trwa. Opolski KOWR, aby ziemia nie leżała odłogiem, postanowił nie przejmować kolejnych hektarów kończących się dzierżaw i tak jak dla Top Farms w Głubczycach przedłużył umowę dzierżawy na kolejny rok. Wydaje się, że jest to obecnie jedyne rozsądne rozwiązanie. W Pawłowiczkach bibliotekarka i weterynarz znaleźli sposób na sprzedaż produktów bezpośrednio z pola i z zagrody. Raz w miesiącu przed urzędem gminy działa ryneczek lokalny. Pomysł trafił w przysłowiową dziesiątkę. Mieszkańcy całej gminy przyjeżdżają. Wspólnie z panią Miloną ustaliliśmy listę producentów i zaprosiliśmy ich na pierwszy ryneczek, który odbył się 27 kwietnia i od tego czasu, teraz już jest piąty ryneczek, ta grono producentów się zwiększa. Lekarz weterynarii wspiera rolników i pomaga im w rozwoju sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. I co ważne, dzięki temu zbyt na wyroby mięsne i mleczne, sery kozie i ciasta oraz warzywa z miesiąca na miesiąc rośnie. Przybywa sprzedających i kupujących także z ościennych gmin. Trzeba przyznać, że pomysł sprzedaży bez pośredników to niezwykła okazja na dodatkowy, niezły dochód.
Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, w minionym tygodniu odwiedził Opolszczyznę. Była to gospodarska wyprawa po regionie. Rozmawialiśmy i na szczeblu wojewódzkim z panią wojewodą, z wicewojewodą, z dyrektorami odpowiednich wydziałów. Później rozmawialiśmy w KOMSZE, Krajowym Ośrodku Wsparcia, w oddziale tutaj w Opolu. Byliśmy w stanie koni w Prudniku. Teraz jesteśmy w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Głogówku. Później będziemy jeszcze wizytować Głubczyce. Na koniec spotykamy się z rolnikami, aby dokonać pewnego podsumowania, wysłuchać ich poglądów. My przedstawimy swoje oceny, nasze stanowisko. Dzisiaj podajemy proponowane stawki skupu w województwie opolskim. Pszenica konsumpcyjna od 820 do 850 zł za tonę. Pszenica paszowa od 690 do 720 zł za tonę, jęczmień konsumpcyjny od 570 do 625 zł za tonę, żyto konsumpcyjne od 550 do 590 zł za tonę, pszenżyto od 560 do 620 zł, rzepak od 1870 do 1950 zł za tonę. W Izbie Rolniczej w Opolu po raz pierwszy został zorganizowany owocowo-warzywny piknik rodzinny sfinansowany z Funduszu Promocji Warzyw i Owoców. Oczywiście nie było takiego jeszcze pikniku. Postanowiliśmy zapromować, ponieważ na naszej Opolszczyźnie coraz więcej gospodarstw takich małych przestawia się na uprawę warzyw i owoców. Oczywiście, jak najbardziej. Piknik jest super sprawą. Promuje warzywa, owoce. Dla małych dzieci i nie tylko dla dorosłych. Jak można w super sposób sporządzić jakieś warzywa, na przykład grillowanego brokuła lub kalafiora. Rolnicy zachęcali mieszkańców Opola do zajadania się potrawami warzywno-owocowymi. Wspierał ich mistrz kuchni i patelni. Dzisiaj troszeczkę poczarujemy w taki sposób, żeby podać na sam początek zupa. Zupa będzie typowo jarzynowa, natomiast z fajną wędzoną śmietaną oleską, kwaśną śmietaną. Później tak naprawdę podamy burgera. Burger zazwyczaj jest mięsny, bądź wołowy czy z kurczaka, natomiast my zrobimy z warzyw. Był to udany i dobrze zorganizowany piknik rodzinny z warzywami i owocami w tle.